Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyt we marzenia. Czuwaj! Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o akcji organizowanej przez harcerzy Słówca ZHP Lubaczów. Pełnienie służby oraz chęci pomocy bliźniemu i drugiemu człowiekowi, harcerze pomagają w krojeniu, składaniu i szyciu maseczek ochronnych. Maseczki te ochronne trafią do małych przychodni oraz do osób potrzebujących. Zaoferowaliśmy również swoją pomoc dla instruktorów seniorów. Maseczki od kilku dni szyją dwie panie. Pani Ania, mama dwóch harcerzy z Krowicy Samej oraz pani Jasia, babcia jednej z harcerek z Młodowa. W krojeniu maseczek pomaga również tata harcerki z Młodowa. Zaufajcie mi, idzie mu bardzo dobrze. W pozyskiwaniu materiałów pomógł nam nasz były instruktor Andrzej Węgierak. Darczyńca owego materiału chce zostać osobą anonimową. Dzisiaj opowiem Wam, że stała się rzecz niebywała. Jakiś tydzień temu pewna rodzina w czasie kwarantanny otrzymała pomoc od harcerzy. Drobną pomoc. A dzisiaj pani Magdalena zaoferowała swoją pomoc w szyciu maseczek. Będzie dla nas szyć. Widzicie? Dobro wraca. Dzisiaj chciałabym zaapelować do tych osób, które posiadają maszyny do szycia, potrafią szyć i mają chęć pomocy, niesienia pomocy innym, drugiemu człowiekowi, o tym, żebyście skontaktowali się z nami. Zadzwońcie pod numer 661-193949 albo napiszcie coś na portalu społecznościowym Facebooka na stronie Chłopiec ZHP Lubaczów. Chęć pomocy, chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Czekamy na informacje od Was. Czuwaj! Mówiła dla Was komendantka Chłopca ZHP Lubaczów, harcmistrzyni Anna Hawylak.